Zapraszam Was dzisiaj na wspólny wypad do Doliny Trzech Stawów w Katowicach. A oczywiście jadę drogą numer S86 od Dąbrowy. Jadę w kierunku Tychów. Także jakbyście zjeżdżali z DTS-ki, czy to może od 79 jadąc od Jaworzna, oczywiście także musicie na S86 się kierować w kierunku na Tychy Bielsk. Na chwileczkę tutaj za tunelem mamy zjazd na stację. Jest to Orlen i zaraz pierwsze skrzyżowanie, właśnie za Orlenem jedziemy w prawo. Oj, jakiś wypadek. Ale korek od Tychów, rany boski. Będzie przerąbane o drugiej. Katowice będą totalnie zapchane. Mam nadzieję, że się wyrobią. I jedziemy tak jak tutaj po łukach, droga z pierwszeństwem mnie prowadziła. Kolejne skrzyżowanie, na którym jadę prosto. Wjeżdżamy na drogę, jak widzimy, z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Stronie widać właśnie owe stawy. Jest po lewej jedno z miejsc z ławeczkami. Ja jadę na parking w okolice pizzerii. Okolice płatnego parkingu strzeżonego. Jeszcze tylko znaleźć miejsce do zaparkowania auta. No i zapraszam nad wody. Jestem właśnie nad brzegiem chyba jednego ze stawów, skoro mowa jest o trzech. No, trzeba powiedzieć, że jak na środek tak dużego miasta jak Katowice, miejsce bardzo ładne, ciekawe. Tam na wprost, jak widzicie, ekrany dźwiękochłonne, to za nimi znajduje się autostrada A4. Stojąc w tym miejscu, czuję się troszkę jak jakaś gwiazda estrady. Ciekawe, pewnie kiedyś było to jakieś miejsce, coś w stylu amfiteatru. Pewnie tutaj na tym kole, które jest przed nami, w tym kamiennym kręgu, pewnie odbywały się jakieś imprezy. Czułem się jak gwiazda, no to teraz trzeba przejść w rolę widza. Oto właśnie ów kamienny krąg, o którym przed chwilą wspominałem. Tak wygląda właśnie z trybun.
Tam w dali te bloki, które widać, to jest osiedle Paderewskiego. Na pewno cały ten kompleks wraz z parkiem na Muchowcu jest, można powiedzieć, rajem dla rowerzystów, rolkarzy, spacerowiczów. Tu sporo miejsca, także chociażby do tego, by się opalać, ścieżki rowerowe, ciągi piesze. Oczywiście kilkadziesiąt metrów dalej, za miejscem, gdzie ja zaparkowałem, już byłby zakaz ruchu i tam zaczyna się nam park Muchowiec.